serdecznie z siedziby Warty Poznań przy ulicy Spychalskiego. Witam trenera Zielonych, pana Dawida Szulczka. Dzień dobry, trenerze. Dzień dobry, witam. I rozpoczynamy konferencję prasową, która jest poświęcona nowemu sezonowi PKO Bank Polskiej Ekstraklasy oraz meczowi pierwszej kolejki w tychże rozgrywkach, czyli starciu Zielonych z Pogonią Szczecin. To jest 23 sezon Warty Poznań w Ekstraklasie, czwarty z rzędu. Ruszamy w piątek o godzinie 18:00. Będzie to pierwszy mecz nowego sezonu. I przed tym spotkaniem spłynęły do trenera następujące pytania w systemie Accredito. Dzień dobry, trenerze. Jak trener ocenia okres przygotowawczy? Oceniam pozytywnie pod kątem organizacyjnym. Na pewno dobra jakość boisk, dobra organizacja, cała ta obsługa w hotelu i to, jakie mieliśmy warunki, też warunki atmosferyczne. Wszystko na duży plus i obiekty w Poznaniu i w Grodzisku. Myślę, że z takich organizacyjnych rzeczy jestem zadowolony. Treningowo też idziemy do przodu, jeśli chodzi o sztab. Powiedzmy, że poszerzyła się też trochę ta nasza koncepcja. Robimy ciut więcej rzeczy, staramy się bardziej w detalach też wchodzić w naszą pracę i jestem z tego zadowolony. Dziękuję bardzo. Teraz odnośnie zadowolenia, czy trener jest zadowolony z obecnego kształtu kadry i czy nie martwi pana mała liczba środkowych obrońców w zespole? Mam świadomość tego, że musimy jeszcze w tym okienku transferowym kogoś podpisać, więc będą jeszcze transfery. Przygotowuję się do Pogoni, nie analizuję tego tak, że mam teraz do kogoś żal czy pretensje, że jest nas tylu, a nie na przykład więcej, tylko bardziej podchodzimy do tej sprawy, że trzeba się przygotować z tą kadrą, którą dysponujemy, wymyślić, jak ograć Pogoń z kadrą, którą dysponujemy, a transfery jeszcze na pewno będą. A trenerze, ilu jeszcze nowych zawodników może przyjść do klubu w trwającym okienku transferowym? Dwóch obrońców przyjdzie na pewno, zobaczymy, czy jeszcze ktoś więcej. Mamy świadomość tego, ilu zawodników odeszło i wiemy, że już mieliśmy taką kadrę dosyć wąską w zeszłym sezonie, więc też musimy tu uzupełnić podobną liczbą zawodników. Dziękuję. Trenerze, a jeśli chodzi o te konkretne wzmocnienia, na jakie pozycje trener oczekuje wzmocnienia oprócz tych obrońców? Czy to jest tylko ci obrońcy, czy ktoś jeszcze? Przyjdzie na pewno dwóch obrońców, a czy ktoś jeszcze, to zależy też od ruchów w drugą stronę. Na ten moment ofensywnie straciliśmy jeszcze pańskiego Destana, a przyszedł Dario Wisinger. A jeśli chodzi o blok obrony, tam było więcej strat, a tych transferów na razie było mniej, więc mamy świadomość, że musimy jeszcze szukać wzmocnień. Dziękuję. Czy obecny stan kadry u progu nowego sezonu pozwala panu ocenić, czy Warta Poznań będzie grała o coś więcej niż utrzymanie się w Ekstraklasie? O celach na ten sezon myślę, że przyjdzie pora, żeby to o tym mówić we wrześniu. Na pewno teraz nie jest dobry czas, bo mamy świadomość tego, że dopiero jesteśmy w budowie i też ci nowi zawodnicy, jak przyjdą pod koniec lipca, może w sierpniu, zanim się wdrożą do drużyny, to już będzie jakieś 15-20% sezonu za nami, więc myślę, że przed derbami Poznania będziemy mogli więcej mówić o celach na ten sezon. Dziękuję bardzo. Teraz pytanie o konkretnych zawodników. Tutaj jedno nazwisko już padło. Panie trenerze, jakie są szanse na powrót Miłosza Szczepańskiego? Czy sprawa jest już przesądzona i zawodnik zostaje w Lechii Gdańsk? Na ten moment zostaje w Lechii Gdańsk, bo niestety, ale miał jeszcze ważny kontrakt i nie mogliśmy Miłosza przedłużyć u nas. Było to obwarowane dodatkowymi zapisami i kosztowałoby nas to sporo gotówki, dlatego nie byliśmy w stanie tych pieniędzy Lechii zapłacić. Zobaczymy, jak się potoczy okienko. Jest jeszcze otwarte do końca sierpnia. Może coś się zmieni i w Lechii, może coś się zmieni w Warcie. Ja na pewno uważam, że taki zawodnik byłby nam pomocny i chciałbym, żeby grał w Warcie, ale na ten moment jest zawodnikiem Lechii i niestety będzie nam go trochę brakować. Dziękuję. Panie trenerze, jak wyglądał w okresie przygotowawczym Wołodymyr Kostewy? Czy jest pan zadowolony z tego zawodnika i widzi go pan w pierwszym zespole? Jego kontrakt nadal nie został oficjalnie przedłużony, ale wydaje się być dobrym uzupełnieniem kadry zespołu. Na pewno jest to zawodnik z dużą jakością indywidualną, widać. Z Kostą był układ taki, że miał przedłużyć umowę po okresie przygotowawczym, jeżeli wszystko będzie zdrowotnie dobrze. Natomiast w tym ostatnim sparingu przytrafił mu się uraz i
Na ten moment jest wolnym zawodnikiem, więc jeżeli wróci do zdrowia, będzie chciał grać w Warcie, to myślę, że wrócimy do rozmów. Akurat za każdym razem, kiedy już wracał i wydawało się, że jest wszystko ok, to zawsze coś nawracało. Więc uważam, że jest to dobry zawodnik wtedy, kiedy jest zdrowy i jeżeli będzie zdrowy, to chciałbym mieć takiego zawodnika w Kaczy. Dziękuję bardzo. Teraz pytanie o Kajetena Szmyta. Jak wygląda jego sytuacja? Czy Pana zdaniem Kajetan Szmyt powinien jeszcze pozostać w klubie, żeby zdobyć więcej doświadczenia? Moim zdaniem, jeżeli chodzi o to, czy Kajetan powinien zostać, czy powinien odejść, to ma sytuację win-win, bo jeżeli zostanie, to uważa, że na tym zyska, ogra się, drużyna też na tym zyska, ja będę zadowolony. Jeżeli odejdzie, to myślę, że też sobie poradzi w nowym miejscu, jest raczej osobą, która potrafi wywalczyć swoje. Klub dodatkowo zarobi jakieś pieniądze z tego tytułu, więc myślę, że niezależnie co się stanie, to Kajtek sobie poradzi i myślę, że niezależnie co się stanie, my jako klub też będziemy zadowoleni, bo albo będziemy mogli zainwestować jakieś pieniądze, które zarobimy za Kajtka, albo będziemy mieli bardzo dobrej jakości młodzieżowca, który będzie nam pomagał wypełniać limit minut. Dziękuję bardzo. W poprzednim sezonie furorę w Ekstraklasie robił Kajetan Szmyt, a kto w tym roku z takich nieoczywistych piłkarzy może zostać pierwszoplanową postacią Warty? Myślę, że zawsze naszą mocną stroną był kolektyw i taki duch drużyny i uważam, że trzeba utrzymać takie coś. Trudno mi wskazywać jakiegoś młodego zawodnika, który mógłby wskoczyć dzisiaj w te buty i tak wystrzelić. Raczej wydaje mi się, że skupimy się na tym, żebyśmy jako drużyna dalej mieli taki kolektyw, a jeżeli ten kolektyw będzie zachowany, to te pojedyncze osoby też będą błyszczeć. Może niekoniecznie będzie to jakiś super młody zawodnik, może się okaże, że jest to ktoś, kogo odbudowujemy, na przykład Stefan Stawicz. Dziękuję. Dario Wisinger jest przewidywany jako zmiennik Adama Zrelaka, czy raczej jest również brany pod uwagę jako jedna z tak zwanych dziesiątek, gdzie Warta ma małe kłopoty kadrowe? Jak w ogóle oceniłby trener okres przygotowawczy w wykonaniu Chorwata? Jest brany pod uwagę do gry zarówno z Adamem Zrelakiem, jak i jako jego zastępca, tak jak to będzie miało miejsce w pierwszym meczu. Szukaliśmy takiego typu napastnika, który w momencie, kiedy Adam Zrelak nie byłby dostępny, może go zastąpić i takiego, który wtedy, kiedy Zrelak jest zdrowy, może też grać razem z nim. I uważamy, że Dario Wisinger jest takim zawodnikiem. Jeśli chodzi o ocenę okresu przygotowawczego, no na pewno trochę inny tryb pracy, też więcej grania. Przyszedł po takim okresie, gdzie przez wiele miesięcy bardzo mało grał w meczach ligowych, tylko trenował. I też miał drobne problemy zdrowotne w trakcie obozu, tam kilka dni mu uciekło. Ale to, co pokazał na boisku, byliśmy z tego zadowoleni i myślę, że to będzie nasze spore wzmocnienie, jeśli chodzi o tą siłę ofensywną na przyszły sezon. Dziękuję bardzo. Kolejne pytanie o nowego zawodnika. Czy Kacper Przybyłko jest brany pod uwagę jako aktywny zmiennik któregoś ze środkowych obrońców, czy bardziej jako sporadycznie łapiący minuty plan na przyszłość? No myślę, że dopiero się okaże. Kacper też nie miał okazji jeszcze na seniorskim szczeblu grać, bo tak naprawdę nie udało mu się zadebiutować w pierwszoligowej Wiśle Kraków w zeszłym sezonie. Ściągnęliśmy na pewno zawodnika, który ma duży potencjał, też jest powoływany do kadry, nawet z rok starszymi. Jest dobrze przygotowany fizycznie, jest zawodnikiem, który rozumie grę i bardzo jest głodny wiedzy, więc wydaje mi się, że możemy spodziewać się tego, że ten potencjał będzie, można powiedzieć, że ten poziom będzie coraz bliższy temu maksymalnemu potencjałowi Kacpra, ale początek sezonu raczej będzie zawodnikiem, który będzie brany pod uwagę jako zmiennik, choć biorąc pod uwagę, że mamy teraz deficyt środkowych obrońców, to może też się okazać, że w którymś z meczów zagra w podstawowym składzie. Dziękuję. Jak obecnie wygląda sytuacja kadrowa zespołu i kiedy można spodziewać się powrotu kontuzjowanych graczy? Jeśli chodzi o Adama Zrelaka, to jest kwestia około, myślę, że 10-14 dni. Zależy od tego, jak wchodząc w pełny trening, jak będzie się czuł. Bierzemy pod uwagę, że Adam trenuje już indywidualnie i wiele rzeczy robi
i zrealizował te, które też realizowaliśmy na obozie, tak z 2 tygodnie za drużyną. Więc ten przyszły tydzień już wskoczy na naprawdę mocne obciążenia, już też będzie wchodził w gry na 100%. W tym tygodniu wchodził już w pewne części z nami, więc spodziewam się, że na Raków Częstochowa powinien być gotowy. Jeśli chodzi o Stavropoulosa, 2 tygodnie zadamy z relakiem, więc wszystko wskazuje na to, że być może już na ławkę na Ruch Chorzów z racji tego, że mecz jest w poniedziałek, ale na Radomiak myślę, że na pewno. Też wszystko zależy od tych pierwszych odczuć po pierwszym tygodniu pracy. Jeśli chodzi o Michała Kopczyńskiego, no to Kopa wróci do nas pewnie w okolicach drugiej połowy sierpnia, a Konrad Matuszewski druga połowa sierpnia, początek września. Tak szacujemy ich powroty po kontuzjach. Dziękuję bardzo. Teraz 2 pytania na temat pierwszego rywala. Wiadomo, rywal silny, uczestnik europejskich pocharów. Jak trener ocenia Pogoń i z której strony Warcie może zagrażać największe niebezpieczeństwo ze strony Pogoni? No myślę, że Pogoń się wzmocniła. Już widać było też zimą, gdy dochodził Kutris do tej drużyny. To jest na pewno zawodnik, który prezentuje bardzo dużą jakość. Teraz też do środka pola przyszedł Gamboa. Oglądaliśmy już go indywidualnie i jest to bardzo ciekawy piłkarz, agresywny w odbiorze. Bardzo dużo dobrych podań za linię obrony, potrafi podać z trzeciej tercji na nos, potrafi grać, zmieniać ciężar gry, dobre podania za linię obrony, bardzo dokładne, precyzyjne. Wiemy, że Pogoń ma szybki skrzydłowy, Grosicki, Wędrychowski się napędzają, ostatnie sparingi też pokazują, że są tak, będą taką drużyną trochę nieobliczalną, bo napastnik, który do nich doszedł, mieliśmy okazję się przekonać w sparingu, że to jest taki rasowy snajper. No i Luka Zachowicz, mogący trochę pohasać sobie między strefami, mając za plecami 9. Pewnie z ławki Biczechcian czy Kowalczyk. Więc no tak, i środek pola jest bardzo mocno obsadzony. Na skrzydłach jest ogromna jakość, szybkość, dribbling i taka agresja w bieganiu w pole karne. Nowa 9, coś czego Pogoń nie miała w takim wydaniu, bo był bardzo szybki Almqvist, ale doszedł inny typ napastnika. No boki obrony też są inne niż rok temu w lato, rok temu latem i no wydaje mi się, że Pogoń po prostu chce w tym sezonie wskoczyć na pudło. Sezon pokaże, czy powalczy do końca o mistrzostwo, natomiast ja po tym sparingu, który graliśmy w lato, uważam, że jest to drużyna, która może się włączyć mocno do walki o mistrzostwo. Na pewno top 4, to jestem przekonany, że nie ma w ogóle tematu i te drużyny, które były w tym sezonie w top 4, myślę, że w kolejnym sezonie również w tym top 4 będą. Dziękuję trenerze. Na koniec takie pytanie. Warta, tak jak rok temu, rozpoczyna od mocnego uderzenia, czyli z starcia z silnym rywalem. Czy kibice mogą się spodziewać, tak jak rok temu w Częstochowie, dobrej postawy Warty, która postawiła się faworytowi? Chciałbym, żeby przeciwnie jak rok temu, żebyśmy zdobyli jakieś punkty, więc dobrze, jakbyśmy się pokazali z dobrej strony, ale zdecydowanie bardziej ceniłbym to, gdybyśmy zdobyli 3 punkty albo 1. Mam nadzieję, że będziemy w stanie połączyć obie rzeczy i zagrać dobry mecz i jeszcze mieć z tego meczu coś dopisane na konto, żeby nie zostać z zerem. Dziękuję bardzo panie trenerze, dziękuję też państwu. Kończymy pierwszą część konferencji prasowej. Za chwilkę będzie tutaj z nami Mateusz Kupczak, kapitan drużyny. Na teraz to koniec. Przypominam, że ten pierwszy mecz rozpocznie się o godzinie 18 w piątek 21 lipca na Stadionie Grudzisku Wielkopolskim. Można kupować bilety na to spotkanie. Są też w sprzedaży karnety. Na chwilkę się teraz wyłączymy i wrócimy, gdy za stołem usiądzie Mateusz Kupczak. Dziękujemy za tę część konferencji. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia.
Witamy ponownie po krótkiej przerwie, tym razem na konferencji prasowej przed startem nowego sezonu PKO Bank Polski Ekstraklasy jest z nami kapitan Warty Poznań Mateusz Kupczak. Dzień dobry Mateuszu. Witam. I odczytam teraz pytania, które spłynęły do naszego zawodnika. Pierwsze jest takie, że dzień dobry panie Mateuszu, jak ocenia pan okres przygotowawczy do sezonu? Oceniam ten okres, mi się wydaje, że dobrze. Generalnie wszystkie zaplanowane sparingi, treningi przebiegały sprawnie i myślę, że możemy być zadowoleni z całej wykonanej pracy i uważam, że powinniśmy być dobrze przygotowani do tego pierwszego meczu. Dziękuję. Jaki jest wasz cel na ten sezon poza zdobyciem słynnych 40 punktów potrzebnych do utrzymania się? Tutaj to pytanie jest opatrzone uśmiechem. No, nie powiem nic odkrywczego. Wiadomo, że głównym tym celem jest zdobycie tych punktów, tych 40, które myślę dadzą nam to utrzymanie i o to będziemy na pewno w pierwszej kolejności walczyć. A jeżeli uda się ten cel zrealizować, to wiadomo, że gdzieś tam ambitnymi ludźmi jesteśmy i będziemy sobie stawiać te kolejne cele. No zobaczymy. Chcemy jak najszybciej ten poziom tych 40 punktów osiągnąć i później na pewno w miarę upływu sezonu będziemy dalej sobie stawiać jakieś właśnie, tak jak mówię, te wyższe cele. Mhm. Dziękuję. Mateusz, jesteś jednym z zawodników, którzy są już w Warcie bardzo długo. Jak mógłbyś ocenić tą nową szatnię, ten nowy zespół? Wiadomo, nie jest to pewnie jeszcze kadra ostateczna, ale czy coś można już jakieś takie pierwsze wnioski wyciągnąć po tych kilku tygodniach okresu przygotowawczego? Myślę, że jesteśmy taką przyjazną, otwartą szatnią dla wszystkich i wiadomo, że każdy początek nowego sezonu niesie za sobą zmiany i tak było również i teraz, gdzie kilka osób odeszło, pojawiły się nowe osoby w szatni, ale jakoś tak docieramy się i jakby przyjmujemy te nowe osoby, wydaje mi się, pozytywnie i ułatwiamy im tą aklimatyzację. Na razie docieramy się w tym wszystkim i panuje nadal taka dobra atmosfera w szatni. Jakby w miarę upływu sezonu myślę, że będzie coraz lepiej i te osoby, które do nas dochodzą, to będą mogły spokojnie pokazać swoją jakość i umiejętności, a drużyna im w tym ułatwi, bo zawsze z tym nie było problemu, żeby te nowe osoby tutaj przyjmować i ułatwiać im to zadanie, żeby czuły się tutaj przede wszystkim jak najlepiej w klubie. Dziękuję bardzo. Czy można prosić o jakieś taką informację, jakie są twoje oczekiwania indywidualne wobec tego sezonu? Czy to jest tylko takie, żeby zdrowie dopisywało, bo wiadomo, w poprzednim sezonie było trochę z tym, miałeś trochę problemów zdrowotnych. Jak w ogóle podchodzisz jako indywidualnie do tego sezonu? No tak, no to jest jakby ten cel podstawowy. Jeżeli będzie zdrowie, to później będziemy jakby myśleć, co dalej i chciałoby się jakby złapać jak najlepszą formę, żeby przede wszystkim ten sezon był udany. Chciałbym oczywiście, takie mam swoje cele osobiste, dołożyć jakieś liczby w postaci bramek, w postaci jakichś asyst, bo na pewno będę o to gdzieś indywidualnie walczył, ale przede wszystkim, tak jak mówię, dobra forma i jeżeli zdrowie będzie dopisywało, bo wiadomo, że ta poprzednia runda była troszkę stracona. Jeżeli zdrowie będzie dopisywało, to na pewno uważam, że forma przyjdzie i pójdzie to w dobrym kierunku. Dziękuję bardzo. Teraz pytanie o Pogoń Szczecin, z którą Warta spotyka się nie tylko w meczach o punkty, ale też regularnie w meczach sparingowych. Tak było też latem. Jakiego meczu spodziewasz się ty? Jakiego meczu spodziewa się zespół? No wiadomo, że gramy z drużyną, która jest faworytem pewnie tego spotkania. Zgadza się. No, bilans meczu z Pogonią na pewno jest dla nas ujemny. Pogoń to bardzo dobry zespół i walczy o najwyższe cele w naszej lidze, więc spodziewamy się trudnego spotkania, ale chcemy oczywiście powalczyć u siebie. Gramy na własnym terenie i myślę, że ten okres przygotowawczy mieliśmy trochę więcej czasu, jakby do tego pierwszego meczu zawsze jest, gdzie można się dobrze przygotować. No i uważam, że jesteśmy do tego meczu dobrze przygotowani, mamy plan,
na to spotkanie, ale tak jak mówię, no Pogoń to trudny zespół, mierzyliśmy się z tym zespołem w sparingu i na pewno pokazali swoją jakość. Na pewno będzie bardzo ciężko się im przeciwstawić, ale tak jak mówię, chcemy dobrze zacząć ten sezon na własnym boisku i na pewno damy z siebie wszystko w tym spotkaniu. Na koniec jeszcze takie pytanie, czy ta sytuacja sprzed sezonu przypomina Ci nieco tę sprzed roku, kiedy też Warta grała z silnym rywalem Rakowem, była skazywana na pożarcie, a pozostawiła po sobie dobre wrażenie i niewiele brakowało do tego, żeby przywieźć punkt z boiska przyszłego mistrza Polski? No tak, ta sytuacja może wydawać się podobna, bo też zespół z najwyższej półki i chcemy też się przeciwstawić, liczymy na punkty. To też jest właśnie podobna sytuacja jak z poprzedniego sezonu. No tak jak mówię, wiele razy gdzieś tam jesteśmy skreślani czy skazywani na porażkę, ale Warta lubi takie wyzwania, takie ciężkie sytuacje. Lubimy z tego wychodzić obronną ręką i miejmy nadzieję, że postawimy się równie mocno jak właśnie w poprzednim sezonie w meczu z Rakowem, tak teraz z Pogonią przeciwstawimy się jak tylko możemy i wyjdziemy z tego pojedynku zwycięsko. Dziękuję bardzo i tym optymistycznym akcentem kończymy konferencję prasową. Zapraszamy kibiców w piątek o godzinie 18 do Grudziska Wielkopolskiego. Na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję bardzo Mateuszu, dziękuję Państwu za uwagę. Do widzenia. Dziękuję.